Witajcie na galerze. Albo raczej pirackim statku, tutaj w The Legend of Zelda Skyward Sword. Te drzwi tutaj są teraz otwarte przed nami. I oczywiście od razu zaatakowani zostaniemy, nie wierzę. W każdym razie, dla tych, którzy zapomnieli, ten statek jest piątą świątynią gry. Szkoda, że nie mogłem zaatakować dwóch naraz. Oni wytrzymują zawsze dwa uderzenia Skyward Strike, co? No tak. No i cóż, planowałem co prawda między tym a poprzednim odcinkiem pójść ulepszyć mój łuk, ale zdecydowałem, że w sumie tego nie potrzebuję. Po co? Mogę to zrobić też później. Na razie łuku nie potrzebuję aż tak mocno, więc nie zrobimy tego jednak. Zostawimy łuk taki, jakim jest. To może się jeszcze jednak zastanowię, by inaczej, na coś innego te przedmioty zużyć, żeby ulepszyć może mój moją siatkę do łapania robaków, bo ona też powinna się trochę ulepszyć, nie? Tutaj no, jest trochę mała, chciałem trochę robaków jeszcze łapać, więc jednak jeszcze łuku nie ulepszymy, nawet jeżeli tak bardzo się cieszyłem, że łuk będę mógł ulepszyć, ale nie, to innym razem. Do tego pokoju trudno się teraz dostać. Co musimy zrobić? Mamy tutaj przełącznik. To może przestawimy od razu tutaj skrzynkę na nim. Z pewnością on się przyda. Aktualnie to w sumie co teraz robimy nie jest tym co mamy robić, bo mamy pójść na dół do załogi kapitana, która jest uwięziona właśnie w lochach tego statku. W więzieniu. A to jest zadaniem, które powinniśmy zrobić dopiero później. No a teraz widzimy tutaj, że to, że opuściliśmy w poprzednim odcinku łódkę, szalupę, było całkiem dobrym pomysłem. Teraz się nawet tutaj otworzyło to przejście, dzięki którym możemy wyskoczyć albo na statek, dostać się na górę, albo tutaj przez to okienko dostać się do kolejnego przejścia. To wszystko bardzo fajne rzeczy, ale tutaj przydałoby się dostać, ale to zrobimy też później w sumie. Ale to, co teraz robimy, właśnie nie jest tym, co powinniśmy zrobić, bo powinniśmy teraz pójść na dół. I dopiero wtedy to, co teraz robimy, byłoby naszym następnym zadaniem. Też to, co robiliśmy w tym pokoju, w poprzednim odcinku, nie było tym, co musimy robić w tej chwili. Ale dobra, czasem też dobrze jest przygotować się. W tym statku jest fajne to, że możemy w sumie robić, w jakiej kolejności chcemy te nasze poczynania. Mamy wybór, jak rozwiązać i kiedy rozwiązać dane zadania w tej świątyni. Daleko możesz skoczyć, Link. Jesteś pro. No i to jest coś, czego można być dumnym tak naprawdę. No nawet nie muszę siadać. A proszę. Chciałem powiedzieć jeszcze, że fajnie jest, gdy mamy wiele różnych sposobów na rozwiązanie, prawda? Ale teraz tych cyklopów, kiedy mamy łuk, możemy załatwić w dość szybki sposób. Co prawda możemy też tutaj się bawić w to, że będziemy niszczyli te rzeczy, tak jak zawsze, ale możemy też bezpośrednio w oko strzelić, jeżeli jesteśmy trafni i celni. No? Widzisz mnie? Halo? Oczko? Oczko w głowie? Dopiero teraz widzę, że ma zęby. To fajnie wygląda. I tutaj wejście na klucz wygląda jak czaszka. No, już tutaj jest przejście do pokoju z bossem, ale tym zajmiemy się i tak dopiero pod koniec. Ogólnie z budowy ta świątynia przypomina mi też świątynię lasu z Ocarina of Time, czyli jedną z moich ulubionych świątyń wszechczasów. Nie chodzi o tematykę i tak dalej, a nie o kolorystykę, tylko tak dosłownie z budowy tego, jak pokoje są rozłożone i tak dalej. Że schodzimy na dół, później schodzimy w dół, dużo schodów też jest i tak dalej. Przez chwilę wydawało mi się, że moje Skyward Strike zostało poparzone elektrycznością, przez co Link dostał obrażenia. Ale to tylko tak wyglądało najwyraźniej. Problem wygląda teraz tak, że mamy tutaj naszych kolegów, oni są teraz żywi, ale nie możemy ich uwolnić, bo elektryczność, ale możemy przynajmniej z nimi pogadać. Jesteś człowiekiem, czyż nie? Brrt, więc jak się tu dostałeś? Up. O,
Przybyłeś tutaj z kapitanem, by nas uratować, Whip? O, tacy szczęśliwi jesteśmy. Ale nie możemy się stąd wydostać przez to błyskoczące coś, co blokuje przejście. Przez tą elektryczność. No. Rayman też znał ten ból. Prawie zapomniałem wspomnieć o tym, że jesteśmy, że pod nami jest pokój z maszynami, maszynownia. I właśnie dlatego można spojrzeć przez kraty. Obszar, do którego możemy się dostać. W korytarzu jest... Znaczy jest korytarz, który prowadzi od maszynowni do tutaj więzienia. Ale żeby przedostać się przez maszynownię, musisz przełączyć dwa... musisz włączyć, aktywować dwa generatory mocy. Musisz aktywować energię w dwóch różnych lokacjach. No właśnie. Możesz to zrobić, Whoop. I właśnie to włączenie generatorów jest tym, co można zrobić w dowolnej kolejności, bo w sumie mogliśmy już dwie rzeczy zrobić. Już drogę do jednego z generatorów otworzyłem w poprzednim odcinku, tylko go po prostu nie przełączyłem. I tak samo... tą drugą drogę moglibyśmy zrobić wcześniej. Dwa generatory moglibyśmy włączyć, albo też jeden, zanim zagadalibyśmy do tych więźniów. I to by dodało swoją drogą inny dodatkowy dialog. To by ten koleś powiedział, że o, już jeden przełącznik przełączyłeś, co? No to teraz został drugi. Albo o, już oba przełączyłeś, no to od razu może iść do maszynowni. I to jest właśnie bardzo fajne. Dwie maszynki naraz. Ale teraz możemy przejść tutaj. Byliśmy w tym pokoju chyba nawet, prawda? Czy zapomniałem do tego pokoju wejść? Nie, byliśmy w środku, tylko... A no tak, musiałem czas cofnąć. Czasu już nie cofnąłem, bo i dlatego tego przełącznika nie przełączyłem. No więc... Przełączamy i... Press! I tak oto niektóre tutaj maszyny się podnoszą. Idą w ruch. I teraz to samo jeszcze z tą drugą maszyną. Mistrzu, mogę potwierdzić, że coś się stało... Że maszyna, o której mówiła załoga, się włączyła, i generator, i bla, i korytarz, tak. Dziękuję. A swoją drogą? Skoro tu jesteśmy, to można rozwalić, ale pięknie to brzmiało i wyglądało, kiedy tak rozwaliliśmy to takim jednym uderzeniem i tak ten piękny dźwięk. A teraz możemy wejść tutaj jeszcze... Nie, nie możemy. Teraz, kurczę, zapomniałem, nie pamiętam kompletnie, co zrobić, żeby ten... żeby to włączyć. Co musiałem włączyć? Tak naprawdę chciałem tutaj tylko pobursztyn, koledzy. Bez nerwów. Co musiałem zrobić teraz, żeby przełączyć... Żeby włączyć... Nie włączyć, tylko żeby otworzyć wejście do tamtego pokoju. Czy gdzieś tutaj też musiałem strzelić z łuku? Nie, czekaj, chyba tędy mam się przedostać, prawda? Nie, tutaj przejdę do maszynowni bezpośrednio. Kurde. Nie pamiętałem, że to się teraz nie otworzy. Ach, czas. No tak. Po prostu czas. Muszę cofnąć. Może wrócić do teraźniejszości, to wtedy ten mechaniczny coś już nie będzie włączone, rozumiem. I przez te kraty w tamtym pokoju będziemy mogli też zmienić czas znów do przeszłości, tak żeby maszyna działała. No okej. Chwilę pomyśleć. Nie tylko na pamięci polegać, ale też na myśli. I wtedy pójdzie dobrze. I właśnie dlatego to przejście tutaj też nie jest bezużyteczne. Czyli w poprzednim odcinku mogliśmy od razu dwie rzeczy naraz zrobić, ale ja trochę czasu zmarnowałem. No ale nie szkodzi, i tak w tym odcinku skończymy świątynię. Tylko zostanie nam boss jeszcze. A no tak, muszę przejść teraz na... No rzeczywiście, no. Dlatego statek opuściłem, głupi. Teraz pójść na górę. Skoczyć na statek i wtedy będziemy mogli dostać się do środka, no.
Bo gdyby inaczej w ogóle ten statek nic by nie zrobił, nie byłoby sensu tego statku spuszczać. A przecież tego elementu świątyni nie można ominąć. To nie jest coś, co można rozwiązać bez tego. Tędy, prawda? Tak, te drzwi. Tam, gdzie był pokój z bossem, w sumie nic się nie zmieniło oprócz kolorów. Więc tak. Cofnąć czas. I teraz wejść na górę. Wcześniej byłoby tutaj zablokowany i nie moglibyśmy wejść. Sukin syn. Przynajmniej dali coś ciekawego. Złota czaszka! Czy to moja pierwsza złota czaszka? Chwila. Nie, trzecia. Już miałem, ale nie miałem ich aż tak często. Znaczy dobrze mnie jednak zaatakowali głąby. A już chciałem na nich narzekać. Mówić, że są najgorsi w ogóle. I teraz możemy cofnąć czas. Czy ja jestem głupi? Tak, jestem głupi. Jestem strasznie głupi. Jestem debilem. Straciłem czas. Mogłem tutaj bezpośrednio przez to okno wyjść? Wjechać na górę statkiem? Strzelić? Zjechać jeszcze raz na dół i zaoszczędzić sobie tyle czasu, ale nie! Nie, ja robię wszystko 10 razy! Ha, ha, ha. Super! Takie rzeczy właśnie dzieją się na Let's Playu. Jeszcze elektryczny? Ile jeszcze będziecie mnie razić? Śmierdzące fujary. Zdychaj! No, to teraz mogę się postawić tu i zmienić czas znowu do przeszłości, czyli do tego o wiele piękniejszego stanu. Dla statku przynajmniej. Gra uczy nas, że kiedyś było lepiej. Chociaż też nie całkiem, bo jest też nową grą i chce się sprzedawać i dlatego nie mówi, że stare gry są lepsze. To jest, trzeba czasem myśleć, nie? Nienawidzę tego, jak ludzie mówią, że wszystko, co było kiedyś, było o wiele lepsze, bo to gówno prawda. Stare gry też są fajne, ja też lubię gry retro i tak dalej, ale dzisiaj też wychodzą bardzo dobre rzeczy. Nie oszukujmy się. To, że kiedyś byłeś dzieckiem i gówno każdy odbierałeś jako coś dobrego, nie oznacza, że to nadal tak zawsze było lepsze. Mistrzu, wszystko się w ogóle zmieniło, teraz możesz zejść do maszynowni i uwolnić załogę. No oczywiście, że mogę. Po to wszystko robię. Zawsze myślę, że to tutaj, ta gablota z beczkami, że ona jest jakąś regałem z książkami czy coś takiego, ale nie. To się tylko zawsze myli. To zawsze tylko to dla mnie wygląda. Ale ta beczka ze skrzyniami może też oznaczać, że stąd pochodzą te skrzynki, które później w następnym odcinku, albo jeszcze w tym odcinku widzimy. Które przychodzą nam po drodze. No ale to zobaczycie później. Teraz możemy w końcu przejść do maszynowni i przyjrzeć się temu wielkiemu pokojowi. Co się znajduje tutaj na dole? Kolejny obszar. Nawet ekran ładowania dostaliśmy. Ekran ładowania bez napisu ładowania. Takie rzeczy też istnieją. To jest old school. To są aktualnie kraty. Tędy nie przejdziemy w tej chwili. Ale tu przejdziemy! No i właśnie to tutaj byłoby nieaktywowane, gdybyśmy... Gdybyśmy nie włączyli tych przełączników. Nie możemy na nie wejść, ale tutaj szybciutko uciekać, bo możecie zostać wszędzie zgnieceni. Czy ja dobrze widzę? Goddess plan. Tak rzadki item, a się je tutaj wszędzie znajduje. To na pewno jest zasługa tego medalu, który noszę. Muszę zrezygnować z używania itemów, ale przynajmniej dostaję te piękne rzeczy. Daliby mi trochę Evil Crystal więcej i byłoby pięknie. Tutaj muszę zmienić na Beach, jak Simon Belmont w nowym Smash, albo w Castlevania ogólnie. Mogę się tutaj opuścić też na dół, albo nie.
Chcę się tam dostać. Szkoda, że Simon Belmont takich rzeczy nie potrafi, ani Richter Belmont w Smash. Przydałoby się czasem coś takiego. Nie wierzę, że to mi się udało, ale... Ta droga prowadzi do jednego z najzajebistszych pokojów wszechczasów. Do skarbca, którego można było tutaj zauważyć już przez drzwi. Obok, naprzeciwko pokoju bossa, ale nigdy wam tego nie pokazałem, nie zwróciłem wam na to uwagi, bo zapomniałem sam o tym. Ale to jest prawdziwy skarbiec tych piratów. Fajnie, że pomyśleli o tym. Evil Crystal. Potrzebuję ich jeszcze więcej, ale jest, jest. Mamy trzy. Mamy trzy. Fajnie, że pomyśleli sobie, że no skoro to piracki jest statek, to pewnie jakieś skarby muszą tutaj być. Dajmy tutaj skrzynki. By wynagrodzić gracza, który potrafi patrzeć. Bardzo dobra robota. Jeszcze jeden Evil Crystal, no nie wierzę, naprawdę mnie rozpieszczają tutaj. A nie pamiętam, żeby tutaj były dwa, czy to naprawdę teraz był przypadek, że tu się pojawił, czy w tej jednej skrzynce było przypadkowe, co tutaj się pojawia? Pamiętam, że jeden Evil Crystal na pewno się pojawia, ale czy reszta jest przypadkowa, czy zawsze tak jest? Czy ten medal też wpływa na to, co się w skrzynkach znajduje? I Monster Horn. Monster Hornów też nie mamy aż tak dużo, więc to się też przydaje. No więc, skoro trochę się pobawiliśmy i nacieszyliśmy, to teraz możemy przejść dalej tu, co nas doprowadzi do pokoju właśnie z więźniami. Kto by też pomyślał, że to dobry pomysł, by w pokoju z więźniami prowadził korytarz do maszynowni? Myślałem prawie, że to mnie rozgniecie, ale mieliśmy szczęście na szczęście. I tu... chyba możemy przeskoczyć, dokładnie. Tutaj musimy nawet na tych maszynach stać, ale to nie zawsze działa. Nie naskoczyłem na niego. Jestem trochę zły teraz, że to się nie udało. Bo na Let's Playu zawsze takie fejle muszą zdarzać, nie? Oczywiście. Leć, leć dalej, w górę. No, teraz przynajmniej wylądowałem tu. I mamy przełącznik, który otworzy nam przejście tutaj, to będziemy mogli na szybko wyjść. A tędy dostaniemy się już do... Chyba to ten korytarz tutaj... doprowadzi nas już do... więzienia, tylko jeszcze drabinę będziemy musieli wejść. Dokładnie. Gałka analogowa, coś nie chce być iść prosto. Ale dobrze. Więc co my tutaj mamy? Aha! Przełącznik, który otworzy wejście do celi. Dzień dobry, koledzy. Naprawdę przybyłeś nas uratować, Whip? Aż świecę i piszczę ze szczęścia. Aż błyszczę. Naprawdę przybyłeś tutaj na pokład, żeby odnaleźć ogień Nairu? Jeżeli chcesz... odkryć ogień, płomień dla Nairu, płomień Nairu, musisz zdobyć kontrolę nad statkiem po Whip, żeby kontrolować, żeby wejść do kontrolu, do pokoju kontrolowego. No to kontrolu pokoju kontrolowego musisz pójść, bla. I potrzebujesz klucza, żeby otworzyć, tak? Powinieneś ruszyć do kabiny kapitana. Tam znajdziesz klucz do pokoju kontrolowego. Proszę, weź ten klucz jako podziękę za uratowanie nas. Klucz ten otworzy ci przejście do kajuty kapitana. No właśnie, tam były jeszcze jedne drzwi, bardzo wysoko na górze. Mogłem się domyślić, że to jest pokój kapitana. No tak, na pokładzie tam będzie... jest przejście do pokoju kapitana, tutaj na górze. Wybacz, że zostawiam cię samego z tym wszystkim, ale... wyglądasz na takiego, który sobie z tym poradzi. Liczymy na ciebie. I się teraz zmywamy.
I nagle poszedł sobie do tyłu i zniknął. No, tak to bywa zazwyczaj w grach wideo, że po prostu wychodzą sceny z ekranu i znikają i już nigdy więcej ich nie użyjemy. Ten niestety się nie wydostaniemy, bo to jest nadal zaelektryzowane. Szkoda, że nie możemy tego wyłączyć, byłoby trochę szybciej, ale... Może też nie całkiem szybciej. Może też nie całkiem. Ale przynajmniej otworzyliśmy sobie wcześniej skrót teraz przy tych kratach. No dobrze, wcześniej coś mówiłem, że może tam gdzie jest pokój z bossem, to tam będzie kajuta kapitana czy coś, ale kajuta kapitana zazwyczaj jest wysoko, bardzo wysoko, więc no, to był akurat dziwny pomysł, że tam może znajdować się kajuta. To jest raczej pokój kontrolny. I tam będzie znajdowało się też w okolicy ogień Nairu. Chwileczkę, jak to było, się właśnie zastanawiam. Nairu i Din dostały swoje własne gry, bazujące na ich imionach, prawda? Miała być jeszcze jedna gra o trzeciej bogini, Farore. Ale nie wyszło nic, bo wyszło tylko Oracle of Seasons i Oracle of Ages. Nie wyszła żadna trzecia gra Oracle, a miała z początku wyjść. No szkoda akurat, że ta bogini nie ostała niczego. Ale musimy z tym jakoś żyć. To byłaby jeszcze trzecia gra na Let's Play. Daj Monster Horn. Chwila. Strzała. Możemy zbierać te strzały przeciwników, jak do nas strzelają, to zabawne. Ale tu już jest wejście do kajuty kapitana, to mogę od razu użyć tego klucza. Tak mocno na skróty poszliśmy, przynajmniej tym razem trochę udało nam się skrócić. Fajnie to wygląda. Ale chwila, czy tym razem nie zmarnowałem znowu trochę czasu? Czy ja nie miałem przypadkiem... Miałem, prawda? Cofnąć czas. No to wyjść i wejść. Wydawało mi się, że widziałem tam kątem oka jakiś item, który leży. Kolejny Goddess Plum, ale... Nie, jednak nie, to tylko moja pomyłka. No ale co, tam tych kilka sekund zmarnowanych nic nam nie zaszkodzi. W końcu możemy załatwić tego gnoja. I wszystkich innych też zabić przy okazji. Bez giną! Oni strasznie tutaj mocno się respawnują, wracają wszyscy do życia. Ale cóż... Możemy się trochę pobawić ich życiem przynajmniej, tak cofając cały czas, ten czas i go przywracając. Ogólnie uważam, że mówienie, że okres czasu jest błędne, jest durne. Bo niby dlaczego. Jest taka niby reguła w polskim, że to jest, że mówienie okres czasu to, że się nie zgadza, bo to niby dwa razy to samo, ale to bzdura. To bzdura! Gdyby tego słowa można było używać, tej kombinacji słów, to byłoby po prostu o wiele przyjemniej. Można byłoby sprecyzować to, co się chce powiedzieć, ale nie, my jesteśmy polski język, musimy to zmienić. Musimy powiedzieć, że to jest nie tak. Idiotyzm. Ale dobra, niech będzie. I teraz mamy tutaj problem, bo tędy my chcielibyśmy przestrzelić strzałę, ale tutaj jest nasz kolega. Więc dobrze by było... zmienić teraz czas. Tak, wyszliśmy po to, żeby cofnąć czas do teraźniejszości, a teraz cofamy czas do przeszłości znowu. Świetnie, prawda? Gdzie to jest? Czasami strasznie głupio jest. Cholera jasna, no ja pier... Tam jest. O. Kamera strasznie wkurza momentami. No. Do diabła jasnego. Teraz stół mi był w drodze, żebym wycelował w górę. No nie wierzę, co się tutaj wyprawia momentami. No. A nie? Gruby będzie? Nie ciebie chciałem uderzyć!
Chciałem uniknąć zelektryzowania, a 3 razy zostałem zelektryzowany zaraz po sobie. No cholera. To kurwy nędzy! Zdychaj, śmieciu! Przepraszam za tą kurwę, ale no już naprawdę frustracja na wysokim poziomie była u mnie. Wybaczcie mi to. Wy tak nie róbcie, dzieci. Wiem, że też 10-latki mnie oglądają, a nie tylko tacy jak inni tutaj, którzy to oglądają. Więc bez oburzania, proszę. Każdemu się czasem wyrwie. W sumie nie muszę nawet przepraszać, ale... Ja pierdolę. W sumie nie muszę nawet przepraszać, ale wiem, że czasem ludzie się bulwersują każdym gównem, więc czasem lepiej powiedzieć coś. Kilka słów miłych też, żeby nie mieć później spamu. 3 takie rzeczy w jednym pokoju i ich mieć pod kontrolą. Jedno serce to ja rozumiem zabrać, ale 2 od razu, zaraz po sobie, no kurde, no nie, no ja wiem. A więc potrzebuję tego czasu. Żeby wejść tu na górę. Dobra, trochę frustracji jest, ale... A ty tu? Spokojnie. Uspokój się. Nie wkurzę się przy swojej ulubionej świątyni. No bo to nie sprawi, że to moja będzie mniej ulubiona świątynia czy coś takiego, tylko... No są takie momenty frustracji. No wow, tak celnie trafiam tylko wtedy, kiedy nie chcę trafić. Widzieliście to? Taki mały punkcik, w jeden piksel trafiłem, który mi zablokował to wszystko. Bo wprost nie wiesz. No dobrze, że cofnąłem czas, bo inaczej bym już tędy nie wrócił. Ale tu przynajmniej jest otwarte teraz. Czy mogę sobie poradzić i bez tego? Nie, muszę was wszystkich rozwalić, prawda? Muszę was rozwalić? By drzwi się otworzyły. To nieuczciwe! Mnie obaj mnie tutaj nie dosięgną. O matko boska. Co to za idiotyczny pokój? Patrzcie na mnie, gdy sobie mówię. No w końcu. I tak oto dostaliśmy klucz. Ale to miejsce mi ani trochę nie wygląda jak kajuta kapitana. Ani trochę. To wygląda jak jakiś magazyn czy coś takiego. Squid carving. Klucz z mackami. To jakaś wskazówka? No dzięki, tu gdzie jest znak ognia są drzwi. Nie, żebym o tym nie wiedział. Cały statek zwiedzony, więc możemy w sumie już iść do bossa. I te drzwi teraz stanęły otworem.
Chyba nie było tutaj nigdzie miejsca, żeby usiąść, więc dopiero musimy przejść na drugą stronę, żeby usiąść. Ale tu jest trochę dekli, więc może być jeszcze niebezpiecznie. Nie da się zastrzelić! Albo inaczej zabić. Nie będziemy mieli rally już w tym odcinku. Patrzcie, jak tam stał. Ale jest za głupi, żeby drzwi otworzyć. Nie wie, jak to działa. Nigdy go nie nauczyli, bo nie chcieli, żeby wszedł do pokoju, gdzie nie ma. Ale to nielogiczne. Powinien się nauczyć otwierać drzwi po tym, jak obserwował, jak inni otwierali drzwi. Bo nie wygląda na to, że dawali mu, że trzymali go z daleka od drzwi, żeby nie zauważył nigdy, jak otwierają klamkę czy coś. Przez obserwację to też jest część nauki. Trudne pytanie. Dlaczego w takim razie jest taki? Może jest trochę cofnięty, może jest trochę upośledzony i dlatego ma takie problemy. Albo powodem jest to, że gra się resetuje. Ogólnie drzwi do bossa można włączyć tylko wtedy, albo można je otworzyć tylko wtedy, kiedy jest się w przeszłości. Bo w teraźniejszości jest tam też taki kolczasty, taka kolczasta krata przed tym. No więc, zanim wejdziemy do środka, jeszcze zapiszę sobie. I wtedy jedziemy z tym Jerzym. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się włożyć to odpowiednio. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. A, proszę. No. Tym znaczkiem trzeba było się orientować. Wiedziałem, że jakoś musi być widoczny. Bo inaczej by go chyba nie dali. Więc w sumie aż takie trudne nie było, ale i tak kilka minut nad tym siedziałem. I sobie powykręcałem rękę. Mam nadzieję, że moja dłoń teraz już i mój nadgarstek nie będzie jakiś zwichnięty czy coś takiego. Ale możemy wejść teraz do pokoju kontrolnego. Nareszcie. I niespodziewanie zostajemy atakowani. Macki. Kraken atakuje. Znasz statek. No i co? Nic tutaj takiego ciekawego nie ma tak naprawdę. Po co mieliśmy tutaj wejść? No więc. Po raz pierwszy w historii. Pokój z bossem nie jest pokojem z bossem. Tylko jest to miejsce, które aktywuje walkę z bossem. Bo to nie jest tak, że te macki są tutaj ukryte i nie to one nie są bossem, tylko one należą do bossa. Wchodzimy tutaj i dostajemy sygnał, że musimy wyjść z tego pokoju natychmiast. Bo cały statek tak jakby jest teraz areną bossa. Wszystko poniszczone. I statek tonie. Aż wszystko się przekręca. I cały czas zostajemy zaatakowani przez macki. Mam raport, mistrzu. Oceniając po wielkości tych tentakli, tych macek, należą zapewne do potwora o niesamowicie ogromnej wielkości. Wielkich rozmiarach. Aktualna sytuacja jest bardzo trudna, żeby z nią działać i żeby przewidzieć coś z kompletną dokładnością. Ale jeżeli wygląda na to, że statek jest pod atakiem, jeżeli nic nie zrobisz, wynosi 80%, że statek zostanie zatopiony. I mamy skorzystać ze świętej mocy, żeby pozbyć się tych macek, bo inaczej nie damy rady. Tutaj, patrzcie. Normalnym uderzeniem nic nie zrobimy, łukiem też nie. I nic nie zrobimy też Skyward Strike, który pójdzie bokiem. Musi iść z góry, musimy przeciąć te macki. I to kolejna rzecz, dlaczego bardzo, bardzo lubię właśnie tą świątynię. Jest ona po pierwsze niestała, jest ruchoma i dlatego można z nią zrobić coś takiego. Z innymi świątyniami trudno coś takiego zrobić, a tutaj jest to statek, co już jest niesamowicie wielkie, więc można go zatopić. I teraz beczki tutaj spadają, więc może wiecie, pewnie ten magazyn beczek, ten regał z beczkami, pewnie stamtąd te wszystkie beczki pochodzą. Beczki możemy albo rozwalać, albo ich unikać, ale lepiej chyba unikać.
I woda cały czas podpływa. O nie! Moja biedna perełka, mój biedny statek. Ale powiedziałbym, że tutaj zakończymy odcinek. I walkę z bossem kontynuujemy w następnym odcinku. Wyjdziemy na zewnątrz, żeby poobijać mu pysk. I żeby przywrócił statek do swojego stałego stanu. Do swojego starego stanu.